skończyło się. Tutaj mam dwa pady, ten jest sprawny, ale ten po prostu, no zaraz wam pokażę, pium do góry gałka i w ogóle nie, no było tak, że mogłem ją tak sobie zostawić, no i mogłem ją tak zostawić. Ten pad ogólnie jest uszkodzony i normalnie tak sobie tak dziwnie lata, ale pyk, wkładam, jest normalnie, tylko że jak się go podłącza, no to powiedzmy, leci albo na lewo, albo na prawo, w sensie nie ten analog, tylko po prostu jak korzystam w PlayStation, to przy wyborze gier po prostu gdzieś tam lata, góra, dół, lata. No i typowo, cisza, spokój, tutaj u mnie na osiedlu, a spoko, spoko, lubię taki klimacik. Ciekawe, czy żabka jest otwarta. Kurczę, pierwszy raz otwieram i pierwszy raz mnie tego energetyka. W Carrefourze w ogóle zmienili energetyki. No i chyba dobrze, bo tamto, co były wcześniej, to były niedobre. No jeszcze modzie to było dobre. A ten jest taki klasyczny. No i oczywiście założyłem swoje stare Adidasy, dlatego że tamte moje nowe, no po prostu sznurówki, w sensie nie sznurówki, tylko po boku były właśnie to, co trzyma sznurówki i to się oderwało i po prostu buty spadają. No, idę po rower. No i stoi rower. Wkurza mnie ta nóżka, wiecie? Jest denerwująca, muszę ją tutaj poprawić, przykręcić, oczywiście nie dzisiaj, bo mi się nie chce brudzić, bo na pewno bym się ubrudził. Kochani, jakiś czas temu po prostu koło cofnąłem do tyłu i łańcuch, wiecie, łańcuch teraz mi nie wisi, a wisiał, ale jak cofnąłem koło do tyłu i mam tutaj przerzutkę, tam jest przerzutka, zaraz wam pokażę. O, jest tutaj przerzutka, bo ogólnie ten rower jest z przerzutkami. No to się, wiecie co stało? No to się stało tak, że jak mam powiedzmy dwójkę, jadę na dwójce, no to po prostu przerzuca, że nieraz jakby idzie, przerzuca, jest taki luz i znowu idzie na dwójce, no nie? I muszę nieraz trzymać, zaraz wam pokażę. O, i nieraz muszę to tak trzymać, żeby po prostu to nie poszło tak, tylko żeby to poszło tak. Ja nie wiem, co się stało. Nie wiem. Będę musiał chyba do rowerowego. No i muszę wracać na stację. Byłem już tam, ale niestety pomyślałem, że jest otwarta żabka. Masakra. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale przed chwilą właśnie coś mi tutaj pukało i uważam, że jest to niebezpieczne. No niestety chowam rower, bo po prostu na tej dwójce jak jadę, to wiecie, no to właśnie tak coś stuka, w ogóle daje na jedynkę, za chwilkę daje na dwójkę, jest taka lipa. A jeszcze co do tutaj mojego osiedla, tych okolic, byście mogli mieszkać w takim miejscu, bo mi się podoba, jest ok, jest fajnie, cisza jest, no i git, co nie? Potem przejdę się chyba na domki i mam jeszcze wam coś ważnego do powiedzenia. A no właśnie, co do tego dysku WD Elements 1 TB, no to spisuje się bardzo dobrze, gry się nie wyłączają i jeżeli byście chcieli taki dysk podłączyć, to pamiętajcie, że pod to wejście bliżej tutaj napędu, no nie? Bo słyszałem, że to jest lepsze wejście. No i proszę państwa, włączyła nam się konsola. Jest moje konto, jest git. I dobra, to tutaj wam jeszcze pokażę. No i tak, GTA, Mass Effect, edycja legendarna, Mass Effect Andromeda, Need for Speed Heat, Hot Pursuit, Remaster, Batman i jeszcze tutaj w bibliotece będą gry. A tutaj to są w bibliotece, jakie mam jeszcze zainstalowane, to Batman Arkham, FIFA,
Fortnite, Horizon, Minecraft, Sims 4, Wiedźmin, jest Wiedźminek. Ale teraz zacząłem przechodzić Need for Speed Heat, więc po prostu włączam sobie hita. Bo mi się po pierwsze spodobał, a po drugie ostatnio coś do motoryzacji mnie ciągnie, więc luzik. Yo, szybka akcja na Orlenie, musiałem po prostu przyjść na Orlen, żeby po prostu sobie skorzystać z łazienki. Zabrakło już w domu papieru toaletowego. No i poszedłem na taki spacer, ale totalnie nic się nie dzieje, więc chyba wracam niedługo na chatę i sobie pogram na PlayStation. Chyba że jeszcze pójdę na domki, bo muszę dograć bardzo ważny temat do tego vloga. No taki ważny, ważny po prostu, dotyczący przyszłości kanału. Okej, więc teraz sobie porozmawiajmy na temat przyszłości mojego kanału. Stwierdziłem, że jeżeli przez rok będę ciągnął filmy, vlogi, tak, no to jeżeli mi się uda przez rok, będę dalej robił materiały i dodawał i nie usuwał, bo słuchajcie, no ja po prostu miałem, jakby nadal mam coś w sobie, że jak coś nagram, to po pewnym czasie mi się to nie podoba w ogóle, że nie chcę mieć tego na kanale i to jest bardzo mega dziwne uczucie, co nie? No, ale postanowiłem sobie po prostu dać rok, jeżeli po prostu będzie wszystko dobrze, no to dalej będę to wszystko robił, ale no potrzeba mi roku, więc jeszcze jedna prośba, nie piszcie głupich komentarzy, że o dobra, jutro usuniesz ten vlog, albo wcześniejszy, albo w ogóle znowu wszystko pójdzie z kanału, nie piszcie takich durnych komentarze, tylko po prostu czekajcie i obserwujcie, bo no ja mam nadzieję, że tym razem wszystko dobrze będzie i będę na stałe po prostu prowadził ten kanał, bo z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że no kurczę, po prostu jakby jestem rozdarty pomiędzy tym a tym, ale nie powiem wam, o co chodzi. Więc ja kończę ten vlog i co? No do zobaczenia w kolejnym vlogu lub na live'ie. A po prostu ten vlog tyle trwa, bo muszę go szybko zmontować i chcę również szybko dodać na kanał.